najwyższej godzien chwały. Jezus, najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. Chrystus Boży Syn, Jezu nasz najwyższy, przyjmij hołd. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tak, władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn. Przyjaciele, Bóg tak pokochał świat. God so loved the world. Że 2000 lat temu. That 2000 years ago. Postanowił. He decided. Sam. Himself. Zejść w ciele na ziemię. Come to earth in body. I wziąć na siebie. And carry. Cenę. The price. Za twoje bezbożne życie. For your ungodly life. Największy grzech ludzkości. The biggest sin of humanity. To niezależność od Boga. Is living without God. To, że właśnie teraz. Is. Kiedy słyszysz słowa życia. Is you hearing right now words of life. Śmiejesz się. And laughing. Bo Jezus nie ma dla ciebie żadnej wartości. Because Jesus has no value for you. Słowo Boże mówi. Word of God says. Wszyscy zgrzeszyli. Everyone sinned. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. There is nobody righteous. Każdy człowiek. Every person. Potrzebuje. Needs. Spotkać się z Bogiem tu na ziemi. To meet God here on earth. Dopóki jesteś tutaj. And until you're here. Dopóty podejmujesz decyzję. You can make decision. Ty wybierasz. You're choosing. 2000 lat temu. 2000 years ago. Na krzyżu Golgoty. On the cross. Nastąpiła wielka wymiana. There was a big exchange. Jezus nie przegrał. Jesus didn't lose. Jezus podjął decyzję. Jesus decided. Miłosną decyzję. A loving decision. Że z miłości do ciebie. That because of love to you. Zapłaci za ciebie. He's going to pay the price for you. Poszedł na krzyż. He went to the cross. I po trzech dniach. And after 3 days. Zmartwychwstał. He was resurrected. Grób jest pusty. The grave is empty. Jezus zmartwychwstał. Jesus was resurrected. Tam na krzyżu Golgoty. On the cross. Jezus pokonał śmierć. Jesus conquered death. Śmierć została pokonana. Death has been conquered. Jeśli dzisiaj w to uwierzysz. If you believe in this today. Śmierć nie będzie miała nic do ciebie. Death will have no place in you. Nothing to you. Kiedy skończy się to. Co nazywa się dzisiaj? When today will finish. A to się skończy. And our times will finish. Ty na pewno zostaniesz obywatelem nieba. You will be citizen of heaven for sure. Nie może. Not maybe. Ale na pewno. But for sure. To na krzyżu Golgoty.
On the cross. Zapewnił ci Jezus. Jesus gave this to you. Pod warunkiem. Under one condition. Że w to uwierzysz. That you believe in it. Żaden człowiek. No man. Nie jest w stanie nic dołożyć do krzyża. Is able to add anything to the cross. Żaden człowiek. No man. Nie jest w stanie obejść krzyża. Can go around the cross and omit it. Nie ma drogi na skróty. You don't have shortcuts. Nie możesz być na tyle dobry. You can't be too good. Nie możesz być na tyle uczciwy. Good enough. Potrzebujesz Jezusa. You need Jesus. Potrzebujesz go. You need him. Przyjaciele, nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. Friends, we are just not here to tell you something. Jesteśmy również tutaj po to, we are here also, aby wam zaprezentować to present you Boga mocy dzisiaj. God of power today. Boga, który żyje. God that is alive. Boga, który króluje. The one that is a king. Boga, który panuje dzisiaj. The one dzisiaj. That is ruling today. Jeśli są wśród was chorzy. If you are sick here. Nieważne na jaką chorobę. No matter what is the sickness. Nieważne jak długo się z nią zmagasz. No matter how long you had it. Nieważne co powiedzieli lekarze. No matter what the doctors said. Może usłyszałeś, że to nieuleczalna choroba. Maybe they told you it's incurable. Chcę ci powiedzieć. I wanna tell you. Że 2000 lat temu. That 2000 years ago. Jezus postanowił. Jesus decided. Wziąć na siebie. To take on himself. Każdą chorobę. Every sickness. I każdą niemoc. Every problem. Jeśli dzisiaj chorujesz, if you are sick today, to albo dlatego, it is because, że nie wiedziałeś, że możesz być zdrowy, either you didn't know you can be healed, or, albo dlatego, że chcesz, or you want it. Jeśli chcesz, if you want, wystaw nas dzisiaj na próbę. Check us, test us. Dzisiaj możesz odejść stąd zdrowy. Today you can leave this place and be healthy. Położymy na tobie nasze ręce. We will lay our hands on you. W imieniu Jezusa. In Jesus' name. Nakażemy chorobie odejść. We will make the sickness go away. I odejdziesz zdrowy. And you will live healthy. To pytanie. This question. Które Jezus 2000 lat temu. That Jesus 2000 years ago. Zadawał uczniom i ludziom, kiedy chodził w ciele po ziemi. Ask disciples and people here on earth. Jest wciąż aktualne. Is still valid. Czego chcesz? What do you want? Czego chcesz? What do you want? Czego chcesz? What do you want? Wielka wymiana krzyżowa. Big exchange of the cross. Może być twoim udziałem. Can be yours today. Jeszcze dzisiaj. Today. Możesz być żywy. You can be alive. Zdrowy. Healthy. Możesz się niczego nie bać. You can fear nothing. Możesz doświadczać Boga obfitości you can i błogosławieństwa. God of abundance and blessing. Pytanie, czy tego chcesz. The question is, if you want it. Ty podejmujesz decyzję. You make decision. Tylko ty. Only you. Bóg. God. W Chrystusie Jezusie. In Christ. Świat ze sobą pojednał. He united the world with him. Jeśli odrzucasz te słowa dzisiaj, with himself. If you reject those words today, to odrzucasz Chrystusa. You're rejecting Christ. Odrzucasz Boga. You're rejecting God. Zastanów się. Think. Gdzie spędzisz wieczność? Wonder where you will spend your eternity. Gdzie ją spędzisz? Where? I gdzie chcesz ją spędzić? Where do you want to spend eternity? Zbawienie jest z łaski za darmo. Salvation is for free by grace. To jest Boży dar. It's the gift of God. Żaden człowiek na nie nie zasłużył. No man deserved it. Ja też nie. Me neither. Chociaż byłem wcześniej uczciwym, porządnym człowiekiem. Even though I was a decent man before. Ale kiedy usłyszałem słowa Ewangelii. But when I heard the gospel. Uwierzyłem. I believed. I to wystarczy. And this is enough. Uwierzyłem. I believed. Że Jezus to Bóg. That Jesus is God. Który zszedł na ziemię. That went down aby to ciebie earth, i mnie uratować. To save you and me. I wezwałem Jego imienia na and swoje życie. Called on His name above my life. Narodziłem się na nowo. I reborn in spirit. Od 7 lat. And from niszczę dzieła diabła. From 7 years I'm destroying works of Satan. Zwycięstwo Jezusa z krzyża Golgoty. The victory of Jesus from the cross. Jest moim realnym udziałem. Is mine today.
Jeśli chorujesz, if you're sick, podejdź. Come. Jeśli chcesz być zdrowy, if you want to be healthy, jeśli masz depresję, if you have depression, może nazywasz to kryzysem, maybe you're calling this crisis, latasz do psychoterapeuty, maybe you're going to therapist. Dzisiaj today, możesz odejść całkowicie wolny. You can leave możesz odejść free. Całkowicie wolny. You can leave completely free. Przyjaciele, friends, wy podejmujecie decyzję. You're making decision. Bóg już wszystko zrobił. God did everything w Jezusie already. Chrystusie in Christ Jesus. Zostało przekazane ludzkości. Humanity. Wszystko. God everything. Co jest potrzebne do życia. Everything that is needed for life. I do pobożności. And for a godly life. Wszystko. Everything. Wszystko. Everything. Wystarczy, że uwierzysz. It just takes believing. A wiara jest pewnością. And faith is being sure. Pewnością tego, czego nie widzisz. Of things you don't see. Ale jesteś tego pewien. But you're sure of this. Wystarczy, things. Że podejmiesz decyzję. It takes decision. Wezwiesz jego imienia. Call on his name. I narodzisz się na nowo. And being newborn, reborn. Amen. Amen.